Siemano, 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 Sokolników TV, otwieram bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na Totalnych Dramaturgach i dzisiaj dosyć ciekawy news, ponieważ dnia 20 grudnia na Twitterze użytkownik Cartoon Crave dosyć ciekawą informację udostępnia, mianowicie charakter designer Cian L. Moore tutaj napisał, że Total Drama Rama zakończy produkcję w roku 2022, tak. No jest charakter designerem postaci w Total Drama Rama i tutaj pisze o tym, że na początku przyszłego roku, 2022, będzie zakończenie prac nad sezonami Total Drama Rama. I potem ten zespół, który pracuje nad Total Drama Rama, będzie przeniesiony do pracy nad rebootem Wyspy Totalnej Porażki. Bardziej można powiedzieć tych dwóch nowych sezonów Totalnej Porażki i potem one będą wyemitowane na HBO Max, czyli cały zespół, który pracuje nad Total Drama Rama, przyłączy się do zespołu, który już pracuje nad nowymi sezonami Wyspy Totalnej Porażki. Dosyć ciekawy news, który jest o dziwo potwierdzony. Nie wiem skąd gościu dorwał tej informacji, ale no szanuję. Powiem wam tak, ja się bardzo cieszę, nie lubię Total Drama Rama. Oglądałem kilka odcinków tego, powiedzmy, nie wiem jak to nawet nazwać, innego uniwersum porażki, bo to jest oczywiście kreskówka, która się dzieje w innym uniwersum, w innej linii czasowej, która nie ma nic wspólnego z główną, można powiedzieć, odsłoną. Nie ma nic wspólnego z Wyspą Totalnej Porażki, ani Planem, ani resztą sezonów, ani z Wariackim Wyścigiem, bo Wariacki Wyścig też jest spin-offem. I co ja mogę tu dużo dodać od siebie, moi drodzy? Ja się bardzo cieszę z jednego prostego powodu, że teraz szybciej dzięki temu będziemy mogli dostać nowe sezony, bo skoro team numer 2, który pracował nad Total Drama Rama, przyłączy się do teamu numer 1, który pracuje nad dwoma sezonami rebootu Totalnej Porażki, to mogę śmiało stwierdzić, że może coś pod koniec przyszłego roku już dostaniemy. Miejmy nadzieję, że skoro na początku przyszłego roku każdy z teamów będzie już pracował nad nowymi sezonami oboma, to być może będzie sezon po sezonie. Coś taką mam teorię, że będzie tak, sezon pierwszy nowego rebootu w 2022 jeszcze, a może już w 2023 na początku byłby sezon numer 2, bo gdzieś tak w połowie. Kurczę, nie wiadomo. Tyle nad tym pracują, niby pracują nad tym już prawie 2 lata. Od ogłoszenia zaraz będzie mijał rok, bo mamy praktycznie końcówkę grudnia, to nagrywa 2 dni przed Wigilią. Więc powiedzmy sobie szczerze, będzie ciekawie. Będzie ciekawie, bo w lutym ogłosili, że pracują nad nowymi sezonami. Tak dokładnie to 17 lutego były potwierdzone prace nad sezonem już oficjalnie przez Fresh TV i Cartoon Network oraz HBO Max, więc tutaj tylko idzie czekać, zobaczyć co będzie się działo dalej, bo moim zdaniem, że Total Drama Rama się kończy, to jest najlepsza wiadomość chyba ostatnich kilku miesięcy, kurde, jeśli chodzi o kreskówki. Nie o to chodzi, że jakieś, nie wiem, złością bawam do tej kreskówki, ale moim zdaniem no, Drama Rama wyszła średnio, nie podobała mi się. Były tam, można powiedzieć, fajne nawiązania do starych sezonów, ale nic ponadto, co bym akurat przykuło moją uwagę na więcej niż 5 minut. Nie wiem, może dla mnie jest to zbyt dziecinne poniekąd. Nie mój typ humoru, mimo że humor nawiązuje do tej klasycznej porażki, aczkolwiek uważam, że w porównaniu do serii głównej Wariackiego Wyścigu, no to jest po prostu no, śmiech na sali, no, śmiechu warte i tyle. Szkoda oglądać, marnować na to czas. No, taka jest moja opinia. Jak wy lubicie Dramę Ramę, to spoko, rozumiem. Ja niezbyt za Ramą przepadał. Nie uważam, że to jest najgorsza kreskówka wszechczasów, bo Jezu, bo jeju, jest dużo gorsze kreskówki niż Drama Rama, ale uważam, że to jest taki średniaczek. No, mojej opinii. Aczkolwiek to ta wiadomość jeszcze praktycznie na same święta Bożego Narodzenia, gdzie dowiadujemy się, że główny charakter designer potwierdza to, że Drama Rama będzie miała swój finish na początku już przyszłego roku, tylko ciekawe kiedy, czy to będzie styczeń, luty, marzec albo kwiecień. Dobre pytanie. Kiedy oni skończą pracę nad ostatnim sezonem Dramy Ramy i potem cały zespół, który pracował nad Dramą Ramą, będzie przeniesiony nad rebootami albo rebootem sezonów, bo tak, bo będą dwa sezony.
Więc mówię, ciekawie to wygląda i tu też potwierdzone, że sezony są dla HBO Max. Ciekawie kiedy będą na Cartoon Network, bo też była wcześniej mowa o Cartoon Network, że Cartoon Network też będzie je emitował, więc tutaj sprawa raczej jest otwarta, że i Cartoon Network ma prawa do emisji. Tylko pytanie, czy w Polsce to będzie ocenzurowane te sezony, bo skoro na HBO Max, trzyma pieczę nad nowymi sezonami porażki, to może tam się ostro dziać, mogą być niezłe sceny, bardziej tak już pod dorosłą, bardziej widownie, tak mi się wydaje, nie już tam widownie plus 12, tylko nawet dalej, jeśli chodzi o kategorię wiekową, więc powiem wam tak, czekamy, co się dalej rozwinie w tej sytuacji. Co ja mogę wam tutaj dużo powiedzieć? No jestem bardzo zadowolony z takiego obrotu spraw. Nie spodziewałem się, że tak się pozytywnie na święta zaskoczę. Na same święta Bożego Narodzenia. Więc czekamy, ludziska, co będzie kurde dalej, no. Więc tak, życzę wam miłego dnia i do zobaczenia. Cześć, na razie, następnego. Juuu.